W IT z chłopi to teraz moje ulubione produkcje, historie. Wiecie, co sobie ostatnio pomyślałam? Jak ja bardzo potrzebuję po prostu pojechać na jakąś wieś, pojechać w jakieś spokojne miejsce, otoczyć się naturą i po prostu odpocząć. Miasto jest piękne, miasto, w mieście dużo się dzieje, mnóstwo ludzi, jakieś wydarzenia i w ogóle. A teraz tak bardzo poczułam, jak ja potrzebuję właśnie pojechać na wieś. Takie miejsca niezwykle mnie uspokajają i taką radość, szczerą radość we mnie budzą. Zawsze w listopadzie, jak jeździmy na groby bliskich pod moje miasto, na wieś, zawsze wtedy tak, szkoda, że to tak na chwilę się jedzie. Tak się cieszę. Jest takie miejsce w Polsce, w górach, które jest mi bardzo bliskie, niezwykle bliskie. Ja tam spędziłam, nie wiem, przyjeżdżałam tam przez 8 lat chyba, tak, 8 lat byłam na edukacji domowej. Ta wieś. Malutka, taka górska. Jak ja tęsknię za tym miejscem, jak ja chciałabym tam pojechać w tym takim domku typowo górskim, odpocząć bez telefonu, pisać sobie dalej swój dziennik, czy tam pamiętnik, pójść w góry, posłuchać tego szumu, takiego strumyka, posłuchać w ogóle swoich myśli, swojego wnętrza, Boga. To jest naprawdę jak inny świat. Każdy tam ma swoje takie spokojne, wydaje się, życie. W zgodzie z naturą, spokojne mimo wszystko. Idziesz do kościółka na takiej górce, na wzgórzu. Przepiękne widoki, malownicze miejsce. Spokojnie, jakiś tam samochód raz na jakiś czas przejedzie, ale ogólnie jesteś sam. I las, góry, takie wielkie, duże polany. Tu ktoś coś robi w ogródku, tu jakiś dziadek właśnie siedzi z babcią. Odpoczywają, rozmyślają. Taki spokój po prostu. Bez tego całego szalonego takiego pędu, pośpiechu. Musisz to, musisz tamto, musisz być już w tym wieku nie wiadomo kim, milionerem. Wszystko musisz mieć, wszystko w zasięgu ręki, cały świat przed tobą. Jak ja mam tego dosyć. Ja widzę, to naprawdę nie sprzyja. Teraz tyle osób młodych ma problemy. Ja patrzę, no to jest coś strasznego, nie ma szczerej radości, ten ma problemy, tamten ma problemy, ten nie wie co zrobić, tamten nie wie co zrobić. Jakby to jest normalne, można mieć problemy, ale za dużo tego jest po prostu. To naprawdę o czymś świadczy. Siedzimy w komórkach, w jakichś nierealnych rzeczywistościach, w wirtualnym świecie. Rolki na Instagramie pokazują nam, że możemy mieć wszystko. A to jest tylko wycinek. Ktoś, kto robi tę rolkę, to jest tylko wycinek jego życia. On na pewno ma różne inne problemy. Nie wiemy w sumie, jak on żyje. On tylko nam pokazuje jakiś fajny kawałek swojego życia. Przecież nie będzie chyba się nagrywał, jak płacze, bo nie wiadomo, co się u niego stało, prawda? Nie możemy wierzyć w to, co jest w internecie, tak po prostu pokazywane. Dlatego też mam tego wszystkiego dosyć. Nie wiem, czy zauważyliście, pokasowałam mnóstwo rzeczy z Instagrama, jakby tam będzie tylko trochę moich jakichś tam prac, wspomnień, bo nadal traktuję to jako mój pamiętnik, dużo relacji zapisuję i potem sobie czasem to oglądam, wspominam tak jak wzięcie albumu do ręki i obejrzenie, o tutaj robiliśmy to, tutaj się, nie wiem, pojechaliśmy tam, jak było pięknie i w ogóle takie wspomnienie właśnie jak album. I też staram się korzystać z telefonu do montażu, żeby właśnie przygotować odcinek na YouTube, różne rzeczy zrobić, te co potrzebuję, podpisywać maile i tak dalej, ale właśnie żeby mniej tego było. Czy tam obejrzeć film, ale właśnie mniej, mniej, mniej. Nigdy nie zapomnę tego, jak na egzaminy pojechałam parę lat temu, z mamą właśnie tam, do tej małej wsi, była śnieżyca. Było to po prostu nie da się tego opisać słowami. Tak pięknie się zrobiło. Rano wstałam, odsuwam firankę, patrzę przez takie okienko tego domku, w którym mieszkaliśmy, właśnie takiego typowo górskiego, a tam wszędzie biało. Przepięknie. Wyszłam od razu, ja po prostu chwyciłam kurtkę, pobiegłam przed siebie i zobaczyłam. No nie da się tego opisać słowami, jak taka cisza. Sypały te płatki śniegu, leciały prosto na ciebie. Nie było samochodów. Cisza, widzisz tylko te góry i ten taki szum. Ja akurat mam takie doświadczenie, że tam wszędzie trafiałam na ludzi życzliwych. Niezwykle otwartych, szczerych, takich innych niż w mieście. Super by było, jakby udało mi się tam faktycznie niedługo pojechać, choć to jest naprawdę tak wiele kilometrów, że obawiam się, że póki co jest to trochę niemożliwe. Ale pamiętam o tym, jak tylko będzie okazja, to przyjeżdżam. To naprawdę byłoby niezwykłe pochodzić sobie po tych miejscach, gdzie parę lat temu przeżywałam egzaminy. Różne sytuacje były ciekawe.
tyle przeżyć emocji, stresu też, bo to w końcu egzaminy były końcowe na koniec roku. I sama się uczyłam w edukacji domowej z wielu przedmiotów. To wiecie, na pewno były to ogromne przeżycia, niesamowite byłoby tam teraz pojechać.